Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Syn Marnotrawny. Moi drodzy, dzisiaj bitewka bardzo szybka, bardzo krótka. Z tego co pamiętam, rozgrywana jeszcze w czasie, raczej na streamie. Już dość stara, ponieważ z wersji 9.15, także już minęło kilka tygodni, kiedy ją rozegrałem. Pierwsza bitwa na M103 na moim kanale w tej serii. I przy okazji, z tego co, jeśli dobrze kojarzę, to też chyba pierwsza MK. Też ta bitwa wzbudziła lekkie kontrowersje na streamie z racji tego, że dziwiliście się, że o, za taką do dupy bitwę wpada MK, w ogóle o co chodzi i dlaczego. No cóż, MK wpadła, cieszyłem się, także już uprzedzam fakty, że w tej bitwie uda się zdobyć oznakę mistrzowską asa pancernego, ale pokazuję ją z kronikarskiego obowiązku, a przy okazji jako taką ciekawostkę, że można i w naprawdę takiej szybciutkiej, króciutkiej bitwie zrobić emeczkę. Mapa to oczywiście Ruinberg w trybie bitwy spotkaniowej, także myśląc, że może coś się dziać w środku miasta, pojechałem sobie w okolice Kappa, żeby tam ewentualnie móc coś porobić. No jednak zobaczcie, też zwróćcie uwagę na losowanie, bardzo ładne, ponieważ jestem jedną z trzech dziewiątek w swojej drużynie, więc tutaj no bardzo korzystnie. U nich jedną dziewiątką jest artyleria, u nas są trzy artylerie, u nich też trzy, tylko tak jak mówię, u nas trzy dziewiątki, jeden czołg ciężki, dwa średnie, u nich ciężki, średni i artyleria. Pierwszy strzał w VKA, szybkie trafienie, na szczęście ona się odbija, teraz w 110. Chciałem pocelować w gąsienicę, niestety się nie udało, szkoda, ponieważ mogłem gościa już sobie zgęsić. Na spokojnie ustawiam się i czekam, 2 do 1. Zwróćcie uwagę też, że dojazd tutaj zajął mi chyba minutkę, także też sama bitwa będzie o wiele szybsza, ponieważ no, raczej może nie szybsza, ale nie trwa aż tak bardzo dużo. Teraz ten strzał od fałki naprawdę bardzo mocny, sprawdzam w co mnie przebił, naprawdę dużo szczęścia, że udało mu się trafić mnie w ten sposób, że zarówno silnik, jak i jeszcze uszkodzenia pocelowane dokładnie, trafienie z penetracją plus chyba detrak na 110. Zawsze staram się w takich sytuacjach właśnie wykorzystywać możliwości detraku, to mi daje przy okazji dodatkowy exp. Ten strzał, bardzo szkoda, że go nie trafiłem, ponieważ mogłem spokojnie gościa znowu zdetrakować i przy okazji uszkodzić. Na razie 1178 punktów uszkodzeń po mojej stronie, 2 do 1. Postanawiam wyjechać, ponieważ przeciwnicy jednak już się do nas nie będą za bardzo kwapić. Przejeżdżam sobie i widząc przeciwnika, czyli tego bulldoga, skupiam, strzelam i okazuje się, podpalam go pierwszym strzałem, także damage mi się nabija bardzo ładnie sam przy okazji i za jedno trafienie mam już ponad 740 punktów uszkodzeń, 753 dokładnie. Zabrakło 7 HP, żeby go skończyć. Przy okazji jeszcze przecież dobijam sobie lighta, także już pierwszy frag i 2152 punkty uszkodzeń, 3 do 1. Bitwa trwa niecałe 3 minuty, a my już spokojnie sobie puszujemy. Widzę, że ktoś tam strzelił, fałka. Teraz jeszcze KW5 wyjechała, też dostała strzał, więc na spokojnie skupiam sobie i podpalam w tej bitwie drugi raz. Tym razem 110, dobija ją artyleria. Także 2636 punktów uszkodzeń, KW5 bardzo ładnie gra na pancerz, umożliwiając mi spokojne wyjeżdżanie i nietracenie HP-ków. 7 do 2, 8 do 2, zobaczcie jak ta bitwa się bardzo szybko składa, 3044 punkty uszkodzeń. Postaram teraz wyjechać troszkę bardziej, ponieważ tutaj na środku jest jeszcze lwe i te dziesiątka, także pomiędzy czołgami wyjeżdżamy sobie i patrzymy, w tym momencie ginie lwe, jest te 10, także teraz na spokojnie wyjechać mu od tyłu, jest jeszcze plecami strzał z detrakiem, więc to też oczywiście wpływa pozytywnie na exp, ponieważ wszystko co dostaje, właśnie teraz to było widać, praktycznie weszło po mojej asyście, także 3400 własnych uszkodzeń i całkiem sporo uszkodzeń po asyście. Wyjeżdża na mnie Erhem, przebija mnie, zabija mi dowódcę, jak teraz postaram go taranować bez przełączania się na haeki, lekki taranik, a sporo mu tych HP-ków spadło, dobicie, 4285 punktów uszkodzeń, odbija się ode mnie Ferdynand, 3 fragi i bitwa w sumie już się kończy, bo jest 14 do 4, jest Ferdi, skupienie i strzał gdzieś tam po boku za 392. Mamy 4677 punktów uszkodzeń, bitwa zakończona przed upływem w sumie 5 minut, raptem 4 minuty 13 sekund, mocno poobijany, ale zwycięski z tej bitwy wychodzę i przechodzimy teraz szybciutko do podsumowania. No i dobra, mamy to podsumowanie, filmik z samą bitwą trwał lekko ponad 4 minuty. Odznaka mistrzowska, as pancerny, do tego duży kaliber.
4677 punktów uszkodzeń i aż 1281 punktów bazowego expa. Naprawdę wynik wydaje mi się ciekawy jak na tak bardzo szybką bitwę. 12 oddanych strzałów, 11 trafień, 11 przebić z punktów uszkodzeń zablokowanych 1300 i aż 1730 punktów asysty. To jest to, o czym mówiłem właśnie, że próbowanie detrakowania mam na fałce 126, na T10 1300. To właśnie, bo tak naprawdę myślę, że to był ten jeden strzał, który oddałem, bo gdybym go trafił po prostu w plecy, to bym zrobił te uszkodzeń 300, no powiedzmy 400 prawie i tyle, a tak zrobiłem 400 plus uszkodzenia w moduł i wyszło, że tak naprawdę zrobiłem 1305 punktów uszkodzeń po asyście, co oczywiście przełożyło się bardzo mocno na exp na koniec bitwy. Co tu jeszcze z ciekawostek? 72 tysiące zarobku, 48,5 tysiąca na czysto. Nie użyłem żadnej złotej pestki. Bitwa była bardzo w sumie łatwa, jak dla M103. O niej się oczywiście troszkę więcej wypowiem w innej bitwie, która będzie troszkę dłuższa, bo w tej nie było w ogóle czasu, żeby cokolwiek o czołgu powiedzieć. 1921 punktów expa z premką, co uważam za wynik niezły, jak na podkreślam bitwę, która trwała raptem 4 minuty i 13 sekund, z czego prawie minutę albo mniej więcej minutę zajęło mi dojechanie w ogóle do pierwszych czołgów. Także moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek Syna Marnotrawnego i pierwszą bitwę na M103. Inne oczywiście już wkrótce. Powoli przechodzimy do wyższotierowych czołgów. Gdzieś tam jeszcze mi się chyba jedna powtórka z T32 ostała, ale to Wam pokażę przy innej okazji. A na razie to tyle. Jak się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę i komentarz. I do następnego. Cześć!